Manipulacja, spuchnięte ego i brak perspektyw na życie oto składniki, które wybrano do stworzenia idealnego influencera, ale platformy social media umyślnie dodały do mieszanki jeszcze jeden składnik łatwą kasę. I tak oto narodzili się streamerzy, świadomi swej nieudolności, zaczęli na szeroką skalę wykorzystywać system, aby nareszcie cokolwiek znaczyć. A przynajmniej tak sobie to wyobrażam. No, witajcie moje intelektualne warzywa z tej strony: chlamydia i Parkinson, a dziś pogadamy sobie o najtrudniejszej profesji na globie trudniejszej niż praca w kopalni na rafinerii czy jako spawacz razem wziętych a owym zawodem jest streamer. Jak dobrze wiecie, albo i nie, Wachlarz platform, na których możecie cokolwiek streamować na dzień dzisiejszy jest ogromny. Mamy YouTube'a, Twitch'a, Mixera, Facebooka i tak dalej. Jednakże, dzisiejsza historia będzie odnosiła się do Twitch'a, chociaż owe zachowania też można spotkać na pozostałych platformach, ale to właśnie na Twitch'u z jakiegoś powodu jest największe natężenie głąbów. Twitch dzieli swoje treści na kategorie w zależności od gierki, którą ktoś przerabia. Jednakże jest też kategoria Just Chatting, którą prędzej nazwałbym internetowymi slamsami, ewentualnie kącikiem hirudoterapii, przez wzgląd na ogrom pijawek, które się tam zagnieździły. Jednakże zamiast krwi i chorób, owe pasożyty wyssą ci pieniądze z portfela. A przynajmniej na to liczą. No ale dobra. Co takiego robią te osoby z Just Chatting? Cóż, odpalasz streama i widzisz jak jakaś osoba gada z ludźmi z czatu. I to tyle. A co takiego te setki osób mogą nam zaoferować? Cóż, poza wywalonymi na wierzch workami z piaskiem, które oficjalnie nie mają kompletnie nic wspólnego z przyciągnięciem dodatkowych widzów, to niewiele. Zazwyczaj sprowadza się to wszystko do siedzenia na dupie, czytania czatu i, i wypowiadania się na tematy, o których nie ma się najmniejszego pojęcia, ale z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu prowadzący kroją się na wszystko wiedzących ekspertów ze wszystkich dziedzin znanych ludzkości. Czasami bywa tak, że ich nudny, nieistniejący content trzeba czymś podbić, bo po jakimś czasie cycki mogą się znudzić, więc trzeba włączyć YouTube'a i coś obejrzeć. I nie, nie mam na myśli obejrzeć tak jak ja, gdzie potrafię przez ponad 4 godziny komentować i analizować wypociny Indigo Puffa, rozkładając je na części pierwsze, ale. Po prostu obejrzeć. Tam ludzie dosłownie siedzą, oglądają cudzy film, nawet nie raczą go w żaden sposób skomentować, przez co sprowadza się to tylko do bezwartościowego reaction video, które w moich oczach jest legalną formą podpierdalania kontentu innej osobie. I tak. Jak od czasu do czasu coś się obejrzy, to nie stanie się tragedia. Gorzej, jak właśnie na czymś takim opierają całą swoją działalność, udowadniając przy tym, jak mało kreatywnymi osobami oni są. I ja wiem, że nie każdy z tej sekcji tak się zachowuje. Czasami można spotkać kogoś, kto zarzuci czymś błyskotliwym, albo poopowiada coś z dziedziny niespecjalnie dostępnej dla szarego człowieka. Kumam! Ja tylko mówię, że gdybym miał strzelać, to jakieś 80% ludzi z tej kategorii to wydmuszki bez własnego zdania o bezpiecznych, mało wychylających się poglądach, bez wyhodowanej osobowości i charakteru. Ale do tego momentu i tak i tak wszystko byłoby spoko. Ja sobie pomarudzę, oni robią dalej swoje, a słońce dalej kręci się wokół płaskiej ziemi i wszystko jest w idealnej harmonii. Jednak moje ciśnienie zaczyna szaleć, gdy zaczyna się etap proszenia, błagania o obejrzenie czegoś, błagania o wyświetlenia, lajki, suby, czy o zgrozo pieniądze. I tutaj też piję do youtuberów, którzy co chwila muszą się na ten temat zżygać do mikrofonu. E, hej, proszę, daj mi tego lajka, bo to mi pomaga w walce z algorytmem, bo to mnie motywuje do dalszej pracy. Po pierwsze, od kiedy YouTube to jakaś platforma charytatywna, a widzowie to wolontariusze? Chcesz tego lajka, to rób dobry content, który ludziom się spodoba. Jest to takie proste. A jeśli nie chcesz się starać, to załóż sobie konto na pomagam.pl. Może ktoś ci kliknie. I rozumiem, że co po niektóre filmy są ważne, aby na przykład nagłośnić jakąś istotną sprawę, która finalnie będzie miała wpływ na nas wszystkich. Okej, okay, kumam, ale jeśli każdy swój film nazywasz ważnym, to albo masz ego wypierdolone w kosmos, albo masz widzów za debili. I tak, jest to jeden głupi klik myszką, ale tutaj chodzi o zasady. Aby nareszcie skończyć z tą mentalnością żebraków, tylko dlatego że potrafisz obsługiwać OBS-a albo Vegasa nie oznacza, że cokolwiek ci się należy. Powiem więcej, w tym kraju nawet w mordę za darmo nie dostaniesz. Chcesz coś dostać? Najpierw musisz sobie na to zasłużyć i zapracować. Ja wiem, że gdyby nie Twitch czy YouTube, co po niektórzy ze swoim dziurawym intelektem oraz wykształceniem kończącym się na podstawówce, aby się utrzymać, obrabialiby kiełbasy śląskie w dworcowym kiblu. Dlatego traktują te platformy jak błogosławieństwo. Jednak nie oszukujmy się. Niestety przez takich ludzi końcowa opinia o youtuberach czy streamerach jest taka, a nie inna. Każdy YouTuber jest chciwym, głupim, nieudacznikiem, a skoro widziałem jednego YouTubka, który nagrywa 10 ciekawostek o pierdzeniu, a jego widownia to dzieci z przedszkola, to automatycznie oznacza, że każdy taki jest. Ale wiecie, co jest najgorsze? Drogie panie. Panowie i wykolejeńcy, że nieważne ile razy się będzie zwracało uwagę, nieważne ile razy się będzie kto krytykowało, w internecie istnieją osoby, do których absolutnie nic nigdy nie dotrze i nadal będą przeświadczone o swojej nieomylności. Dlatego nie ma co marnować śliny na tłumaczenie czegoś takiego takim osobom. Zamiast tego lepiej sprawę nagłośnić i dać im to, czego tak bardzo pragną. Zwei Suave. Alright, everyone in the chat's making me depressed with all their fucking sad fucking sob stories about how their life is over and they can't afford five dollars a month, which I still fucking don't even. Anyways, <clears throat> how did my whole speech about how I need subs and to get the stream going if you like the content, blah blah blah? How that results in zero subs? There are regulars here. Five dollars a month! How do you have hours of time to watch me and not $5? I don't know. What are you doing with your life where you have hours of time to watch Twitch and not $5 to provide for the content that you're watching? There are so look at I have a wall of non subs. This is fucking actually really heartbreaking because it's like people just really have no they really don't respect me as a content creator. Please give me fucking money can i just say if your name is robert i hope you suffer a thousand deaths you are worthless and you disgust me chat i haven't got a donation or a sub for an hour what the fuck for an hour what the fuck Otóż ta panienka z osobowością przyjemną, jak borowanie zęba, zwie się badbany i jest streamerką, która głównie gada o polityce, i poza faktem, że posiada worki z piaskiem i armię simpów, finalnie nie ma nic więcej do zaoferowania. Siedzi tak przez kilka godzin, czyta czat i domaga się pieniędzy, jednocześnie cisnąc po osobach, które napędzają jej show, że jak wy tak możecie mnie oglądać i nic z tego tytułu mi nie wpłacić. I żeby była jasność, Dostawanie donateów czy zarabianie na YouTubie samo w sobie nie jest niczym złym, ale oglądanie kogoś, kto jest tak bezczelnie chciwy, sprawia mi fizyczny ból. Bo jeszcze raz, to że prowadzisz transmisję, nie oznacza, że należą ci się jakiekolwiek pieniądze, okej? Okay? Lubisz duże sumy? Chcesz dostać wypłatę? To zapierdalaj do normalnej pracy jak każdy cywilizowany człowiek! Ludzie w internecie nie są twoimi sługami. Wchodząc na takiego live'a, ludzie oczekują rozrywki, czegoś ciekawego się dowiedzieć, albo po prostu zmulić web po szkole czy pracy. Im szybciej, tfu! rcy to zrozumieją, tym lepiej. A wy nie dajcie sobie wmówić, że to wasz obowiązek, że skoro kogoś oglądacie, to musicie mu płacić pieniądze, kupować suby, koszulki, czy płacić kilkadziesiąt złotych za bezwartościowe ikonki na czatach. Jeśli tak właśnie chcecie wydawać swoje pieniądze, spoko, nic mi do tego. Ale najważniejsze, aby to była wasza świadoma decyzja, a nie dawali sobą manipulować. Kolejną kwestią jest tak zwane plucie na swoją widownię, która dosłownie trzyma ją przy życiu. Na ludzi którym bądź co bądź ta typiara powinna być w jakimkolwiek stopniu wdzięczna, że dzięki nim jest tam, gdzie jest. Może sobie pozwolić na taki luksus, którego doświadcza. I nawet jeśli ciśnie, z tak błahego powodu, tylko jedną osobę, pokazuje całej reszcie swoje prawdziwe kolory. I ja nie mówię, żeby każdego, kto przyjdzie na live'a z miejsca, całować po dupie. Nie przechodźmy z jednej skrajności w drugą, ale wydaje mi się, naprawdę, tylko, tylko wydaje mi się, że wystarczyłoby ich traktować jak ludzi? Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia, że jak. Ktoś odwali coś głupiego w moim środowisku, to zostanie opieprzony od góry do dołu. Ale jeśli zrobią coś fajnego, sympatycznego i miłego, to hej, co mi stoi na przeszkodzie, aby powiedzieć, patrzcie, on zrobił coś super, to mi się podoba. Bo prawda jest taka, że nie uważam się za osobę jakoś wyżej postawioną niż ludzie, którzy mnie oglądają. Jestem po prostu zwykłym, grubym przygłupem z internetu, który lubi wpieprzać chipsy i grać w WoWa, a do tego się porządnie pośmiać. Ale niestety wiem, że co po niektóre osoby, gdyby nagle były na moim miejscu, to odbiłoby im, bo sława, pieniądze, scena i by się zaczęło. Eldorado, mimo że nie mam jakichś nie wiadomo jak wielkich zasięgów. I a propos jeszcze pieniędzy, bo takie głosy też się pojawiały, że ja robię filmy czy live y czysto dla pieniędzy. No cóż, jest to bardzo interesująca teza, bo. Prawdą jest, że podczas jednego livea podarujecie mi więcej niż YouTube przez pół roku. To się zgadza. Tylko w takim razie, dlaczego nie robię liveów codziennie, skoro jest to dla mnie tak opłacalne? Zamiast tego robię livey raz na dwa tygodnie, trzy tygodnie, a czasem nawet i raz na miesiąc. A odpowiedź jest banalnie prosta i oczywista i w moim stylu, bo mi się nie chce. Odpalę się, gdy będę miał na to ochotę. I to jest właśnie najpiękniejsze, bo nie przywiązuje żadnej wagi do, w cudzysłowie, kariery na YouTubie. Nie utrzymuję się z tego, dlatego mogę sobie pozwolić na taką wyjebkę. I wydaje mi się. Że jest to chyba najzdrowsze podejście, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, jak niestabilną ścieżką rozwoju jest YouTube. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy to w każdej chwili mogą ci ściągnąć monetyzację, skasować film bez ostrzeżenia, albo po prostu wystrzelić Twój cały kanał w kosmos, bo tak. A jeśli jesteśmy przy Pieniądzach? To frustruje mnie, jak ktoś mówi, że po otrzymaniu donata to ta osoba zarobiła, a już absolutnie tracę rozum, gdy usłyszę, że jest to wypłata. Po pierwsze, przestań jeden z drugim wyolbrzymiać i zakłamywać rzeczywistość, bo to nie jest ani zarobek, ani wypłata. Nawet sama nazwa stronki pośredniczącej, z której spore grono streamerów korzysta, brzmi tip and donation czyli napiwki i dotacje jeśli mamy kelnerkę i dam jej 20 zł na piwku to ona to zarobiła nie można to uznać za dodatek do wypłaty. Ona dostała te pieniądze, bo miałem taki kaprys. Zresztą na własnych streamach powtarzam to. I to nie raz. Streamerzy to taka nowoczesna wersja żulostwa. Siedzimy na dupie, gadamy jakieś bzdury i też mamy białe kubeczki i żremy za cudze. Druga sprawa, to pomysł, że jest to praca, a już tym bardziej wyczerpująca! <grym> Jest to ścieba, na którą nie wiem, jakim cudem ludzie nadal się łapią. Mniej wysiłku kosztuje mnie prowadzenie transmisji niż oglądanie livea Osoby, która ma kamerkę w 240p i żali się całemu światu, jak to ma 40 różnych odmian depresji wraz z pakietami DLC. Powiem więcej! Oglądanie Rafatusa srającego do Miski jest bardziej fascynujące niż streamy co po niektórych osób. Tam przynajmniej ludzie mieli rozrywkę w postaci ludzika, który za kilka złotych porzucił swą godność. A to powinno mówić samo przez się, ale. Mimo wszystko jest to dosyć zabawne, że osoby z najniższego szczebla internetowego łańcucha pokarmowego traktuje się jak autorytet i wzory do naśladowania. I na koniec taka rada od wujka woglana. Jeśli ktokolwiek z was kiedyś chciałby zacząć przygodę ze streamowaniem, albo już planuje, ale nie wie jak się za to zabrać, to zostawię wam w opisie poradnik do OBSa. Autorstwa ziemniaka, który mimo upływu lat nadal jest jak najbardziej aktualny. Do tego nie dajcie sobie wmówić, że jest to nie wiadomo jak trudna profesja, bo tak po prostu nie jest. Nie musicie rzucać się na głęboką wodę. Na początek wystarczy godzinka live'a, kilka dni w tygodniu. To naprawdę nie wymaga żadnego wysiłku i nie bądźcie pyszni i nie miejcie spuchniętego ego oraz syndromu wyższości. Nie robicie niczego ekskluzywnego. A jeśli chcecie streamować, to nie z nastawieniem Bokasa, tylko po to, aby się dobrze bawić, zrelaksować po pracy czy szkole, na luzie pogadać albo pokazać coś fajnego. A jeśli chodzi o podejście do pieniędzy, to Wpierw zadbajcie o jakiś stabilny etat, a to traktujcie, jak już wcześniej wspominałem, napiwek czy dodatek. Wtedy nie zawiedziecie się, jeśli pójdzie coś nie tak, a w tym środowisku bardzo często idzie coś nie tak. Dlatego też nie przywiązujcie zbyt dużej wagi nawet do swoich kąt. Tak po prostu jest łatwiej. Okej, okay, i to tyle na dzisiaj. Zapraszam na mojego Discorda, Twitcha oraz na grupkę na Facebooku. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, ludziska! I do następnego filmu.